Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Jeśli by występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze. Nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż ma mi zależeć na śmierci występnego, mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuszczał i grzechu, który popełnił. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czyż mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. I dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by dopuścił się zabójstwa, podlega sądowi. Ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi, a kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i ofiaruj dar twój. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś w nim drodze, by cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam wam, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Jezus Chrystus. Pozdrawiam twarze znajome, gości, którzy są po raz pierwszy wśród nas. Pozdrawiam wszystkich drogich internautów. Rozpoczynamy nasze kolejne, moi drodzy, rolnicze spotkanie. Podczas tych rolniczych spotkań chcę z wami przyglądnąć się ekumenizmowi na podstawie encykliki papieża, moi drodzy, Piusa XI i na podstawie sygnału, jaki w styczniu dla wiernych świata katolickiego dał sam papież. Moi kochani, otrzymałem w związku z kazaniami przez 3 dni z ostatniej chwili, kiedy patrząc na zdarzenia, jakie dzieją się w świecie, a szczególnie w ostatnim czasie w Japonii, przekazałem wam słowa Pana Jezusa i komentowałem, pokazując, jak Bóg Ojciec jest rozgniewany na ludzkość, jak człowiek daleko odszedł od Boga, że Bóg mówi dzisiaj na głos do tej cywilizacji: nie chcę Cię znać. W związku z tymi rozważaniami, one już będą od poniedziałku na telewizji internetowej, podsunięto mi pewne myśli z Ewangelii świętego Łukasza. Jak się wypełniają słowa proroctwa. Księżyc to, moi drodzy, kraje arabskie, kultura islamu. Od lutego kraje półksiężyca wrzeją i tam się biją i państwo za państwem się chwieje. Japonia na swojej fladze ma koło, słońce. W związku z tym posłuchajcie fragmentu Ewangelii świętego Łukasza. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. A na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Czyli księżyc został ruszony, kraj arabski. Słońce, Japonia zaczaśnięta. Pytanie, kiedy przyjdzie czas na Europę, albo na Chiny, albo Amerykę, bo tam tych gwiazd jest najwięcej w ich znakach. To tyle tylko do powiedzenia, bo to, cośmy przeżyli i widzieli przez dar telewizji w Japonii, przechodzi wszystkie oczekiwania. Parę myśli w odnośnie do czytań. Prorok Ezechiel wykłada wszystkie relacje związane z naszym odniesieniem do Boga, co Kościół katolicki to perfekcyjnie tak ustawia. Choćbyś sprawiedliwy był, a żyjesz w grzechu, tak nic nie skurasz, nic nie otrzymasz i twoje czyny są puste. Tylko człowiek nawrócony, żyjący Bożym prawie i sprawiedliwości jest narzędzie Boga i otrzymuje wiele. To tyle, by przypomnieć naukę Kościoła. Świat ukochał grzech, żyje w grzechu, stąd też nie uświęcamy się. Podają, że są sprawiedliwi, a są dobrzy, wymieniają to, dysputują, ale są trupami, nie żyją Bogiem. Dlatego też nie dziwcie się,
tak jak zaszokowały faryzeuszów te słowa, tak też i może was zaszokować to, co kiedyś do was Pan Bóg powie. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Współcześni faryzeusze pokazali swoją sprawiedliwość i swoje prawo, które nie ma korzeni w Bogu. Nie wejdą oni do Królestwa Niebieskiego, ani wy z nimi, którzy ich słuchacie. Pan Jezus pokazuje nieprawdopodobną drogę przemiany świata. Jeśli się tylko gniewasz na brata, a idziesz na mszę świętą, nie przyjdź tu. Wróć się do chałupy i przeproś. Jeśli się nie pojednasz z bratem, po co tu przychodzisz? Nic nie dostaniesz. Kiedy się pojednasz, wtedy weź swój dar i przyjdź. Taki warunek Pan Bóg stawia. Dlatego później uczy modlitwy Ojcze Nasz, Pan Jezus. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. To tyle do czytań i w dopowiedzeniu do wczorajszego kazania. Mój drodzy, z podjęciem tego tematu z pomocą przychodzi mi papież Benedykt XVI. Przyjąłem taki cykl, że raz jest encyklika papieska ogólna, a drugi raz encyklika, która specyfikuje dany problem życia Kościoła. Na razie mam cykl, że biorę encykliki papieży na rozpoczęcie pontyfikatu. Zacząłem od papieża Piusa X. Mam na tapecie za miesiąc encyklikę papieża Piusa XI, później Piusa XII, tych papieży, którzy mieli odniesienie do Chrystusa Króla. Ta trójka papieży miała mocne odniesienie do Niego. A między te tematy będę wkładał dzisiaj ekumenizm, później może komunizm albo modernizm, to co jest najbardziej potrzebne dla zrozumienia, faszyzm. Papieże wydawali dokumenty, które do dziś są aktualne w Kościele, o których się nie mówi, przemilcza, a wręcz pokazuje się drogę przeciwną tradycji Kościoła. To, co głoszą o ekumenizmie, to nie wypływa z nurtu Kościoła. I oto Państwu na podstawie nauczania tylko dwóch papieży, Benedykta XVI i papieża Piusa XI z encykliki Mortalium Animos o popieraniu prawdziwej jedności religii, wyjaśnię te kwestie. Z dużą pomocą przyszedł mi papież Benedykt XVI. Jest to komunikat z Radia Watykańskiego z 29 stycznia tego roku. Ksiądz Lombardi komentuje wystąpienie papieża. Zatytułował to ten komentarz Benedykt XVI surowo o ekumenizmie. Tu wyjaśniam, co współcześnie myślą o ekumenizmie. Stworzenie jednej religii pod hasłem jedności chrześcijan. Ekumenizm ma tolerować wszystkie odstępstwa, wszystkie dziwactwa, a najlepiej byłoby, żeby się wszystko wyrzekł Kościół katolicki. I co oto ten nasz komentator mówi o wystąpieniu obecnego Ojca Świętego? Oto autor pisze: Benedykt XVI surowo napomniał współczesny ekumenizm. Uległ on bowiem dominującej kulturze tolerancji i pluralizmu. Tolerancji, czyli dostosowania się do czyichś wymogów. Czyli jak zapraszamy rabina do seminarium katolickiego w Polsce, to rektor każe ściągać krzyże. A jak jest tak zagwożdżony krzyż, to każe płótnem nakryć. I uczy kleryków, żeby w żadnym haśle nie było odniesienia do Trójcy w Najświętszej. W imię Ojca. I tu bij kołek w głowę, dalej ci już nie wolno mówić. I Syna, i Ducha Świętego. To jest taki ich, taka tolerancja, rozumiecie? Pluralizm
Do jednego garnka wprowadza się wszystkie możliwe opcje i stąd też ekumenizm jedności chrześcijan wciągniętych jest ponad 500 różnorakich wspólnot chrześcijańskich. Pluralizm powoduje, że wszyscy mogą się w tym znaleźć i każdy coś tam odnajdzie i wszyscy mamy coś wspólnie dobrego, no więc wy biedoki w takim razie nie wiecie, czy iść za Anglikanami, protestantami, no bo każdy ma coś dobrego i ostatecznie wszyscy mówią, że się zbawią. Tolerancja powoduje, że jest odprawiana msza święta katolicka w tygodniu jedności, jest kilkudziesięciu przedstawicieli różnych religii, a przewodniczący kapłan katolicki każdemu udziela komunii świętej. Czyste bałwochwalstwo, rozbój. Rozumiecie? To jest wbrew prawu katolickiemu. Pozwala się na ambonę wychodzić w ramach tolerancji innowierca, a on mówi sprzeczne nauki do wiernych katolickich. Biskup siedzący na tronie nie zabiera głosu, by bronić kościoła. Więc w związku z tym ta tolerancja powoduje, że słucha słyszący to, no on też ma rację. No i mamy takie lerum polerum, nikt nie broni kościoła, no bo nikt nie jest przekonany, czy my mamy pełną prawdę. Dlatego papież skrytykował ruch ekumeniczny, mówiąc, że uległ on dominującej kulturze tolerancji i pluralizmu. Rezygnując z trudniejszych celów, zadowolił się unikaniem napięć i uprzejmym potwierdzaniem istniejących między nimi różnic, zaznaczył w cotygodniowym felietonie rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej ksiądz Federico Lombardi, jezuita. Czyli, mówiąc krótkim językiem, powstało towarzystwo kawiarniane, pełne uprzejmości, dyplomacji i polityki, żeby nie było napięć i tylko mówią o różnicach, o czym jest wiadomo od momentu, kiedy nastąpiła secesja jakiejś grupy wiernych, katolickich i utworzyli sobie swoją religię, swoją wspólnotę. Papież mówi dalej, cytuję słowa, dążenie do przywrócenia jedności chrześcijan, mówi papież Benedykt, nie może się ograniczać do uznania wzajemnych różnic i pokojowego współistnienia. Za takimi formami ekumenizmu zdają się przemawiać rozsądek i realizm. Wspomniany autor, ksiądz Lombardi, komentuje, dalekie są one jednak od prawdziwego dążenia do jedności. Moi drodzy, ruch ekumeniczny powstał w 1948 roku. Zrzeszał grubo ponad 400 różnych wspólnot chrześcijańskich. By należeć do tego ruchu, trzeba było spełniać jedne wspólne założenie, że się uznaje Pana Jezusa jako Boga wedle Ewangelii. W tym ruchu nie są świadkowie Jehowi. Natomiast nasi polscy mariawici są, Kościół Narodowy Polski, rozumiecie, protestanci. Bo minimum, aby tworzyć ten ruch ekumeniczny, no to było uznanie Pana Jezusa jako Boga wedle Ewangelii. W ramach tego ruchu powstała Rada Stała Ruchu Ekumenicznego, składająca się z 24 członków, ze względu, aby Kościół nie należy katolicy tego ruchu, ale w Radzie Stałej ma 12 członków, a oni też mają 12. Czyli jest sytuacja patowa, nigdy nic nie wymyślą i tak jak papież mówi, będą tylko uprzejmie mówili o istniejących różnicach, no i wszystko robić, żeby nie doprowadzać do napięć. Papież dalej wyjaśnia, jedność to coś innego. Pragniemy jedności,
jedności, o którą modlił się Chrystus i która ze swej natury przejawia się w komunii wiary, sakramentów i posług. Papież tu jasno wyjaśnia. Jeśli jakaś wspólnota odrzuca jakiś jeden czy drugi dogmat, no to co z tego będzie? No to gdzie tu jest jedność wiary? Jeśli protestanci wybili sakramenty święte, to gdzie tu można mówić o jedności sakramentów? I gdzie tu papież mówi o jedności posług, jak każda wspólnota ma inne ryty, inne posługi, inne ceremonie. Oby tylko papież doczekał tego dnia, kiedy wyda dokument i anuluje wszystkie dokumenty biskupów dotyczących na świecie liturgii. Oby taki dzień nastał. I wtedy Rzym zacznie wydawać dyrektywy naprawy Kościoła, o czym papież w tylu punktach już sygnalizował. I drodzy Państwo, wtedy dopiero zrozumiecie, co to jest posłuszeństwo wielu. W obliczu pokusy rezygnacji i pesymizmu papież Benedykt XVI wzywa nas, abyśmy ożywili w sobie ufność w moc Ducha Świętego i gorliwie kontynuowali drogę jedności. Co robi papież? Przechodzi ponad głowami tych wszystkich kawiarnianych rozmów i mówi: chłopy, Bóg, Duch Święty to musi złączyć. My tego nie złączymy. Zostawia wymiar ludzki i proponuje: spójrzmy w kierunku Ducha Świętego, abyśmy mogli gorliwie kontynuować drogę jedności. Święty Paweł spadł z konia, kiedy spotkał Chrystusa, i jego całe życie uległo zmianie, ale to było dokonane pod wpływem Ducha Świętego. Był przekonany, że ma rację religijną. Bez światła z nieba nigdy protestanci nie zrozumieją, że zbłądzili. Bez światła nieba prawosławie nigdy nie zrozumie, że jest najbliżej Kościoła katolickiego. Że jest to opodal, że jest to tuż, tuż. A czego od nas chce Chrystus? Na pewno nie tego, byśmy stali w miejscu, bo wtedy nasze spotkania ekumeniczne będą co najwyżej pięknym widowiskiem. I zamiast być zaczynem przyszłości, wiarygodnym świadectwem obecności Ducha Bożego, pozostaną jedynie echem podziałów z przeszłości. I minęło ponad 50 lat i nic nie zrobiono w ekumenizmie, żeby coś osiągnąć. Są deklaracje z luteranami. Jedyny efekt, ale to jest łaska Ducha Świętego, że kiedy w kościele anglikańskim zaczęto kobiety święcić na kapłanki, no to masowo kapłani wierni całymi połaciami przechodzą na Kościół katolicki, na stronę naszej wiary. Ale nie jest to wypadkowa w żadnym mierze ruchu ekumenicznego. Tylko zadam pytanie do obsługi, czy to na kasetę jest nagrywane? Bóg zapłać, dziękuję. Po tym wprowadzeniu, drodzy Państwo, dopiero teraz przechodzę do listu, do encykliki papieża Piusa XI. Encyklika ta została wydana 6 stycznia 1927 roku o popieraniu prawdziwej jedności religijnej Mortalium Animos. I oto Państwo zrozumieją, w ilu punktach Kościół poszedł na ustępstwa, czego papież wtedy zabraniał. Ekumenizm był zabroniony wiernym. Oto papież pisze, że istnieje ogromne w świecie dążenie do jedności politycznej. To już wtedy było,
to, co nam dzisiaj grozi przez Unię Europejską, czy Północną Unię Amerykańską, aż w końcu jeden rząd światowy. Pragnie się wzmocnienia i spożytkowania tego wszystkiego ku dobru społeczeństwa ludzkiego, wzmocnienia więzów braterstwa, które nas z powodu jednego i tego samego pochodzenia i tej samej natury jak najściślej łączą. Ponieważ narody nie mogą jeszcze w pełni cieszyć się dobrodziejstwami pokoju, ponieważ przeciwnie, tu i tam odżywają dawne i powstają nowe waśnie, powodujące powstania i wojny domowe, ponieważ nadto nie udaje się rozwiązać całego szeregu spraw spornych, dotyczących spokoju i dobrobytu narodów, o ile ci, w których ręku spoczywa kierownictwo i ster państw, nie poświęcą się zgodnie temu zadaniu, łatwo zrozumieć, tym bardziej, skoro nie ma różnicy zdań co do jedności rodzaju ludzkiego, dlaczego tak wielu ludzi pragnie, by w imię tego braterstwa, które obejmuje wszystkim, rozmaite narody coraz ściślej się zespoliły. To już wtedy było to scalanie, spiekanie naród w jeden worek. I oto papież pokazuje bardzo niebezpieczny trend, przeniesienie dążeń do zjednoczenia politycznego w dziedzinę religijną, bo ekumenizm jest próbą zjednoczenia wszystkich. To było wcześniejsze niż Unia Europejska. Skoro ekumenizm nie przyniósł oczekiwanych efektów, co wymyślono, drodzy Państwo? To od lat 90. zaraziło świat. Jaką wam dano kolejną chorobę? New Age. Oni już poszli dalej. Synkretyzm religijny połączono coś z chrześcijaństwa, coś z islamu, coś z buddyzmu, bo już nagadano, że wszyscy mają w sobie masę dobra. I oto papież pisze. Coś całkiem podobnego pragną pewne koła wytworzyć w zakresie porządku ustanowionego przez Chrystusa Pana Nowym Testamentem. Czy tamtej opcji politycznej państwo to papież nie popiera? To już 90 lat temu papież sygnalizuje dramat, w jaki ludzkość wejdzie, jeśli popełni ten błąd zjednoczenia politycznego całego świata w jednym ręku. Dlaczego to mówił? Bo wtedy już był kierunek. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Jawiący się komunizm miał być nadzieją dla wszystkich narodów. A był to czysty wymysł masonerii. I moi drodzy, oto teraz idzie drugie uderzenie. Na punkcie religii idzie ekumenizm. Te grupy pragną wytworzyć nowy porządek w zakresie, który ustanowił Pan Nowym Testamentem. Wychodząc z założenia dla nich nie ulegającego wątpliwości, że bardzo rzadko tylko znajdzie się człowiek, który by nie miał w sobie uczucia religijnego, widocznie żywią nadzieję, że mimo wszystkich różnic zapatrywań religijnych nie trudno będzie, by ludzie przez wyznawanie niektórych zasad wiary jako pewnego rodzaju wspólnej podstawy życia religijnego w braterstwie się zjednoczą. Czyli ekumenizm, papież tu sygnalizuje, że da się wytworzyć pewne wspólne podstawy wiary, gdzie wszyscy to przyjmą. Ojciec Święty wtedy jeszcze miał wielką wiarę, bo zakładał, że prawie nie ma człowieka, który jakichś uczuć religijnych nie miał. Dziś, kiedy przyglądniemy się uczuciom religijnym, to ten dramat jest nieprawdopodobny. Komunizm, liberalizm wybił Boga nieprawdopodobnie i ateizm szerzy się niesłychanie w świecie. Dlatego kolejny rozdział papież cytuje błędne drogi
zjednoczenia religijnego. W tym celu, czyli w wytworzeniu jakiejś wspólnej podstawy życia religijnego, papież mówi, urządzają oni zjazdy, zebrania, odczyty, z nieprzeciętnym udziałem słuchaczy, zapraszają na nie dla omówienia tych wszystkich spraw bez różnicy pogan, wszystkich odcieni, jak i chrześcijan, a nawet tych, którzy niestety odpadli od Chrystusa, lub też uporczywie przeciwstawiają się Jego boskiej naturze i posłannictwu. Dlatego papież mówi, katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalić takich usiłowań, ponieważ one zasadzają się na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że one w równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zamysł, który nas pociąga do Boga, do wiernego uznania Jego panowania. Czyli, drodzy Państwo, tu mamy wiele tematów, które będą dysputą, wielką dysputą w Kościele. Bo stworzenia, uznawanie, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, nie mieści się w koncepcji Kościoła. Żebyście mieli jasno ustawiony umysł. Przez wieki doktryna Kościoła była następująca. Poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia. Powtarzam tę doktrynę. Ona już wtedy, przed wojną drugą, jest zachwiana, a po soborze watykańskim II totalnie wybita. Poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia. Kościół katolicki ma pełnię prawdy objawionej i on przestrzega korzeni Kościoła apostolskiego. Tu się zatrzymuję, to mówiłem kilkakrotnie, ale tu wyjaśniam. Ten problem na polu naukowym postanowili w XIX wieku, już w pierwszej połowie XIX wieku, zbadać anglikańscy uczeni na Oksfordzie, w Londynie, w Anglii. I do tego dzieła podeszli bardzo rzeczowo. Rozpracowali główne odłamy chrześcijańskie i postawiono tezę, pytanie, który z tych odłamów, kierunków przechowuje nauczanie Pana Jezusa i pierwotnego Kościoła i ojców Kościoła. Temu kolegium przewodniczył profesor Newman. Miał swoich uczniów, dysputowano na zajęciach i rozpoczęto wydawanie dokumentów ojców Kościoła. Nazywali to traktatem, więc ruch ten w Anglii przyjął jakby dwie nazwy. Traktanizm lub też ruch oksfordzki. Po wydaniu 90. któregoś tomu grupa tych profesorów na Oksfordzie wraz ze studentami stwierdziła jednogłośnie, że prawdę Kościoła Chrystusowego przechowuje Kościół katolicki. Przypominam, czyli to Anglikanie. Kiedy stwierdzono tak jasno, naukowo to pytanie i to udowodniono, wszyscy profesorowie i studenci przeszli na katolicyzm. Ruch oksfordzki w XIX wieku na łono Kościoła katolickiego prowadził ponad 1 000 000 wiernych. Dzięki nim później papież Pius IX mógł utworzyć w Anglii, rekonstruował strukturę Kościoła katolickiego. Powstały diecezje, parafie. Tego nie było nic w Anglii po schizmie wielkiej Henryka VIII. Czyli, drodzy Państwo, z Wami nie mówię już więcej na temat, kto ma prawdę. Rozumiecie? To jest przebadane. Są zebrane dokumenty. Trzeba tylko mózgownicą ruszyć,
albo przyjąć, że tak jest, albo odczytać, rozumiecie? To jest udowodnione przez innych. My mamy pewność wiary, że prawda Kościoła Chrystusowego jest pełna w Kościele katolickim. Dlatego, drodzy Państwo, głowa do góry, powinniście być dumni z tego, że wasi ojcowie wprowadzili was w tak piękną wiarę i religię. Wyznawcy tej idei, tego ekumenizmu, nie tylko są w błędzie, mówi papież, łudzą się, że odstępują również od prawdziwej wiary, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i krok po kroku wpadają w naturalizm i ateizm. Wypadkowa protestantyzmu to jest naturalizm i ateizm. Przebudzili się w XVIII wieku protestanci i powstał wśród nich ruch pietyzm, bo stwierdzi, że konają. Że to, co wymyślili, nie rodzi ludzi ku Bogu, tylko rodzi ku naturze. Dlatego nasza dzisiejsza cywilizacja jest tak mocno ogarnięta naturalizmem, że natura sama wszystko potrafi, natura sama się regeneruje i naturę trzeba uwolnić w ramach totalnej wolności. A natura ma też swoje prawa. Państwu podawałem przykład. Przez długie wieki do grzechyni przylatywały łososie. Zaingerowano w naturę, we Włocławku zbudowano tamę na Wiśle i cała Polska w większości nie ma łososi. A jak nie ma łososi, to brakuje czegoś w systemie eko, rozumiecie? I oni teraz nagle beczą, że tak się został świat zniszczony, natura. Ale człowiek też ma naturę. O rekultywacji natury ludzkiej mało kto mówi. I teraz na przykład w Niemczech padli na wielki pomysł. Mają granta na miliardy, że będą burzyli betony z regulacji rzek i pozwolą rzekom płynąć tak jak płynęły. Ale są Marsjanie. Od razu dać uninobla. Od razu inobla dać. Od razu, rozumiecie? Gotówko. Dlatego papież tu pokazuje, w jakim kierunku idzie ekumenizm. Prowadzi was do naturalizmu i ateizmu. Jak będę przygotowywał encyklikę papieża Piusa XII, to tam tu papież to teraz wyjaśnia. To do tego dojdę. Pięknie to mówi na temat naturalizmu. Dlaczego Bóg dał objawienie? Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee usiłowania popiera. Religii nam objawionej, a papież jest głową Kościoła katolickiego, chodzi mu o religię naszą, katolicką. Więc każdy, kto popiera ekumenizm, popiera niecne działania. Niektórzy tym łatwiej dają się uwieść złudnym pozorom słuszności, gdy chodzi o popieranie jedności wszystkich chrześcijan. Czy nie jest rzeczą słuszną, wciąż to się powtarza, mówi papież, a nawet obowiązkiem, by wszyscy, którzy wyznają imię Chrystusa, zaprzestali wzajemnych oskarżeń i raz przecież połączyli się we wspólnej miłości. Gdyż któż by się ośmielił powiedzieć, że miłuje Chrystusa, jeśli wedle sił swoich nie stara się urzeczywistnić życzenia Chrystusa, który prosi Ojca, by Jego uczniowie byli jedno. Dalej tu papież wyjaśnia, a czyż ten sam Chrystus nie chciał, by Jego uczniowie,
gdy jego uczniów poznawano po tym, że się wzajemnie miłują i aby tym różnili się od innych. Po tym poznają wszyscy, że jesteście moimi uczniami, jeśli się wzajemnie będziecie miłowali. Oby tak, dodają, wszyscy chrześcijanie byli jedno. Mieliby przecież większą możliwość przeciwstawić się zarazie bezbożności, która z dnia na dzień coraz bardziej się rozpowszechnia i coraz to szersze zatacza kręgi i gotowa obezwładnić Ewangelię. W ten i podobny sposób rozwodzą się ci, którzy nazywają się wszechchrześcijaninami. A nie chodzi tu tylko o nieliczne i odosobnione grupy. Przeciwnie, powstały całe związki, rozgałęzione stowarzyszenia, którymi zazwyczaj kierują się nie katolicy, chociaż różne wiary wyznający. I tu Państwo słyszeliście, papież wyjaśniał różne opcje, które się jawiły w ramach ekumenizmu, by rozsadzić Kościół Chrystusowy. By to zagadnienie zrozumieć, odsyłam Państwa do książek świętej pamięci księdza Michała Poradowskiego. On w wielu książkach o tym ekumenizmie już fałszywym w latach 70. pisał i miał niesłychaną odwagę. Papież teraz przechodzi do kolejnego punktu, że obowiązkiem papieża jest wyjaśniać błędy katolikom. Więc zaczyna od pierwszego punktu, prawdziwe zasady wiary. I tu Pan Jezus, papież, pięknie porusza zagadnienie naturalizmu natury. Bóg, Stwórca wszystkiego, powołał nas do życia w tym celu, byśmy Go poznali i miłowali. Poznawać Boga, miłować, czyli hołd oddawać. To są dwie płaszczyzny, do których my zostaliśmy stworzeni. Dzisiejszy świat całkowicie to odrzuca i poprzez naturalizm ukierunkowuje nas na kogo, Państwo? Powiedzcie mi. Na siebie. Nie, to jest bardzo proste. W związku z tym z modlitwy Ojcze Nasz wylatują trzy kwestie. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Zatrzymują się chleba naszego i koniec. Później już nie ma, diable nic. Z Ojcze Naszym tylko pasuje chleba naszego. Nasz Stwórca ma więc wszelkie prawo do tego, byśmy Mu służyli. Państwo rozumiecie, stworzony jestem dla miłowania Boga i Go poznawania. Czyli jeśli dziś u mnie zremontowano traktor, to mój traktor nie będzie ciągnął 100 kilo, tylko włożę teraz 4 tony, rozumiecie? Przywieziono mi shooter, zamiast się łopatami męczyć, mi powiedziano, ma ksiądz pycha, lemierz. Włożyłem lemierz i goniłem traktorem po szutrze i się udało. No bo traktor jest po to, żeby mi służył. A tu się okazuje, Bóg stworzył człowieka, braciszku, ty na bok, teraz ja. Więc jest pomieszanie podstawowej zasady wiary, drodzy Państwo. Dlatego papież to na początku wyjaśnia. Otóż Bóg, kierując człowiekiem, mógł był poprzestać na przepisach prawa naturalnego, które w sercu człowieka, stwarzając go, wpisał i mógł był dalszy rozwój tego prawa uregulować zwykłą opatrznością. Jest to. Tak funkcjonują zwierzęta. Przyroda, drzewa. To jest tak ustawione, jeśli by człowiek nie manipulował, nic by się tam nie wydarzyło. Kot ma swój cel, by łapać myszy, pies, by gryźć kości, mucha, żeby zarazki wynosiła, ale przy okazji jaskółka zje, po kolei by napełnia, ta wyprodukuje bakterie, to tak nakłada się zazębia. Każdy twór natury ma w tym mechanizmie swoje miejsce. I naturaliści chcą,
żeby człowieka też tam ustawić. Ale człowiek mają rozum i mają wolną wolę, został wkodowany w te prawa natury i Bóg mógł tak zrobić. Że później opatrzność to kieruje, no i my się zachowujemy jak piesek czy kotek. Myk, tak, rozumiecie, tu się to, myk, tu się... I to by nikt nikogo nie ruszyło. Ale człowiek otrzymał wolną wolę, jest stworzony na obraz Boga. Dlatego Pan Bóg podejmuje z nim dialog. Jak się nazywa dialog Boga z człowiekiem, drodzy Państwo? Kto mi powie? A, nie. A, to tak. Wcześniej? Rozmowa. A, to jest to samo. No właśnie, to byłby problem na teologii. Na egzaminie. Objawienie. Bóg objawia człowiekowi swoje plany i swoją wolę. A jak dopiero połkniecie objawienie i uwierzycie, to moje babki dopiero później jest modlitwa. Jeśli tego nie opanujecie, to z waszego gadania przed Bogiem nie ma nic. Modlicie się, ale nie wierzycie. Nie przyjęliście objawienia. Rozumiecie Państwo? Jest natura, człowiek musi poznać siebie. Teraz wchodzę w to, co Bóg człowiekowi chce przekazać. I oto papież mówi. Zamiast tego wolał Bóg dać przepisy, byśmy ich słuchali. Bo to jest objawienie, rozumiecie? Dać przepisy. Nie, że myśmy z nim gadali, powołano 5 komisarzy, bo dziś się tylko wam wmawia, że wy omawiacie prawa, decydujecie. Co wy decydujecie? Komisarz Unii napisze wam, że na kominie ma stać od jutra wódka dla wróbli i będziecie wszyscy to robili. Ale ten komisarz nigdy w piecu nie palił, zapomniał dymu. O dymie, rozumiecie? No i co mu zrobisz? I oni nam dają non-stop przepisy, kapujecie? Dyrektywy. Czyli zajęli miejsce Boga. A my takie kopole patrzymy na to i mówimy, że jest fajnie. Zauważyliście, jak masoneria małpuje w całości Boga? We wszystkim. Więc Bóg daje przepisy, byśmy ich słuchali w ciągu wieków, mianowicie od początku w rodzaju ludzkiego, aż do przyjścia i nauczania Jezusa Chrystusa, sam nauczył człowieka przykazań, które naturę obdarzoną rozumem obowiązują wobec Stwórcy. Rozum, wolna wola, więc te przepisy obowiązują człowieka, naturę. Dlatego znacie moje stanowiska. Jeśli państwo polskie łamie prawo naturalne i łamie prawo Boże, nie należy takiego państwa słuchać. Ty rządzący, rozumiecie? To sprawa naturalnego, należy się wam prawo buntu. Jeśli myśliwi wybili wszystkie zające, jak myślicie, nie ma ujemnych skutków w naturze? Jeśli powpuszczano nowe lisy z Niemiec na ziemię polską, z NRD jeszcze, przyłażą, to jak myślicie, ostoją się kuropatwy? Ostoją się zające? Wprowadzano zaburzenie równowagi natury i mamy dziesiątki antynomii. Gdyby nie było zaburzonej natury, mielibyście alergię? Czy się ktoś z nas 30 lat temu dropał czy dusił jak orzech włoski zjadł? To był rarytat, my zielone jedli, a dziś jak ci dziecko ci udusi. Zauważyliście Państwo? O zachwianiu równowagi i niesłuchaniu i łamaniu praw Boga nikt nie mówi. Tylko papież przypomina, nauczył Bóg człowieka przykazań, które naturę obdarzono rozumem, obowiązują wobec niego. I tu przywołuję, cytuję świętego Pawła Sebrajczyków, kilkakrotnie i w rozmaity sposób
Przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Wynika z tego, że żadna religia nie może być prawdziwa prócz tej, która polega na objawieniach Słowa Boga. Logicznie, rozumiecie, papież wyjaśnia. Wszystkie inne odszczepione gałązki, które wyszły z Kościoła katolickiego, nie są prawdziwymi religiami, bo poodrzucały całość albo fragmenty objawień Boga. Jak ja mam gadać z religią, która nie uznaje sakramentu Eucharystii? I próbować się z nimi dogadać i napisać jakiś traktat o Eucharystii? No to najprawdopodobniej, jeśli bym powiedział, że jestem za usuwaniem tabernakulum, że w hostii nie ma obecności Pana, tylko jest symbol, a Natanek, ty pojedziesz do Rady Ekumenicznej. Takie gadanie by poszło. Ale skoro ja jestem przekonany, że Bóg kazał mi to czynić na Jego pamiątkę, my jako kapłan wierzący, mówię wam, tam Pan Bóg jest i będę żądał hołdu, czci i szacunku. I wiem i wierzę, że moja religia jest prawdziwa. Bo idę pod sztandarem Piotra. To objawienie, które rozpoczęło się z początkiem rodzaju ludzkiego i kontynuowało się w Starym Testamencie, Jezus Chrystus sam w Nowym Testamencie ukończył, jeżeli jednak przemówił Bóg, a że samej rzeczy przemówił, to poręcza historia rzeczą dla każdego jest jasną, że jest obowiązkiem człowieka bezwarunkowo wierzyć w objawienie Boga i słuchać Jego przykazań bez zastrzeżeń. I drodzy Państwo, tu się zatrzymujemy chwileczkę, powyjaśnię Państwu. Objawienia publiczne w Kościele w historii mowy Boga skończyły się na Panu Jezusie. I kto teraz nie przyjmuje tych objawień, tych słów, to jest już poza Kościołem. Daję przykład. To często to wałkuje. Że padną w Kościele katolickim post. Wyrżnięto. Teraz nagle wracają do tego. No Pan już powiedział jasno. W dniu, kiedy umrę, moi uczniowie, kiedy im zabiorą swojego oblubieńca, będą pościli. No jest powiedziane. W piątek umarli, pościmy. Czytelne to jest Państwo? Czytelne. A jeśli ktoś robi dyskoteki, robi wesela, biskupi wydają dokumenty i nakazują kapłanom dawać śluby w piątki, no to, moi drodzy, jest to zgodne z objawieniem? Najprawdopodobniej oni musieli jakoś anioła widzieć tylko z rogami, rozumiecie? Że takie rzeczy głoszą. Bo to musimy sobie jasno poustawiać i ich metodą tak jak nas atakują, tak ich będziemy zbijali punkt po punkcie. Nie rzuca się pereł po świnie. Komunię świętą dziś byle kto przyjmuje inną wiercę. Jakim prawem? Jak o tym wiem, nie udzielam. I tu wyjaśniałem Państwu wczoraj, bo dlatego, że żyjemy w tej chwili na ogromnej fali, moi drodzy, diabelskich kuszeń. Tu się wypełnia ostrzeżenie La Salette. Przyjdzie czas, kiedy szatan będzie uwodził ludzi. Będzie prorokował, czynił cuda. I dlatego też objawienia, te, które ludzie mają, bo to jest co, no, ostatni mi czas mam non-stop widzących, ogłaszam, że już więcej nie przyjmuję. Ja nie jestem żadnym kombajnem, żebym to stracił. Czytają to ludzie? Prowadzę tylko jedno, idę z Chrystusem Królem, łapię za tyłek i przez sufit każdy wyleca, gdzie ktoś mówił, że ma znowu objawienia. To jest wszystko opętane
znajdź sobie teologa, znajdź ojca duchownego, mów mu prawdę, a on ci powie, co jest sprzeczne z nauką Kościoła, z objawieniem. I to jest sprzeczne z nauką Kościoła, jest to wszystko od szatana. Czy państwo to rozumieją? Teraz cytuję w tej materii słowa papieża z jego adhortacji apostolskiej z listopada Verbum Domini. Papież nie neguje tego, ale podaje kryteria, czy to spełnia wymogi Kościoła. Synod zalecił pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu Słowa Bożego i objawień prywatnych. Bo bardzo często stają ludzie mówią, że ja mam objawienia. Jeśli ci to daje Bóg, musi ci dać kapłana, który cię wesprze. Rozumiecie państwo? Indywidualne iścia powodują totalny zamęt. Jak ostatnio przeglądałem inicjatywę społeczną, tylko kazali mi wglądnąć. No, to jest jeden wielki synkretyzm, jeden wielki New Age, jaki nas ogarnął. Wszystko w jednym worku powkładane. Nikt nie ma rozeznania, gdzie jest droga fałszu, a gdzie droga prawdy. Pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu Słowa Bożego i objawień prywatnych, których rolą nie jest uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa. Jeśli ktoś do mnie przychodzi i mówi, Duch Święty powiedział widzącemu, że jak ktoś daje, przyjmuje Pana Jezusa na rękę, to Pan Jezus wychodzi z ostry. No to ja mówię, jest to herezja. No i cała to wiernie, to diabeł nie zła więcej. Rozumiecie państwo? Bo jako ksiądz muszę mówić ludziom na bieg. Mówić prosto. To jest herezja, bo takich przypadków mnie nie uczono w seminarium, że jak ty rękę wyciągniesz, Pan Jezus z hostii wyjdzie. Nauka Kościoła jest jedna. Dopóki nie będą spożyte lub zniszczone hostie, Bóg jest w nich obecny. Jeśli jest tabernakulum, ta hostia 15 lat, to tam jest Pan Jezus 15 lat. Jest 100 lat, a się nie zepsuje, to jest 100 lat. Jasne to państwo? I co z tego, że im powiesz, więc oni lecą dalej i następnych trują. Dlatego bądźcie bardzo otwarci. Pierwsze pytanie. Masz księdza, który prowadzi? Daj nazwisko. Kto to jest? Wtedy on przyjmuje cały ciężar i całą odpowiedzialność. Rozalia Celakówna szukała 6 lat spowiednika. Siostra Faustyna miała jednego głównego, Michała Sopoćka. Ale był jeden, rozumiecie? Wszyscy tłukli. Ale był jeden, który uwierzył. Mówię to o tym, bo państwo znają mnie, że dałem pieczęć kapłańską na orędzia czasy ostateczne. Wiem, jaki jest ciężar tego wszystkiego. Teraz, żeby mnie diabeł dobić, no to mi podrzuca. Ogłaszam dzisiaj, ja już nie chcę żadnych widzących. Jasne to jest? To, co mam, wystarczy mi. Jest 400 tysięcy księg na świecie. Szukaj następnych. Bo się człowiek nie ruszy. Podaję wam, jakim kierunkiem idziemy. Idziemy pod tronem króla, różaniec, modlimy się. Jeśli tego nie zrobią, mówię, dostaną lanie tak jak Japonia. No to i problem, czy uwierzą, rozumiecie? Ja mam to wypowiedzieć i was przekonywać. Dlatego to nie ma uzupełniania czy zmiany, że to ma być inaczej, że nagle, no, kiedy na prywatnych to wam to będę spotkaniach wyjaśniał, ile funkcjonuje herezji w tych wszystkich różnych nowinkach. Te prywatne objawienia mają pomagać w pełniejszym przeżywaniu objawienia Chrystusa w jakiejś epoce historycznej. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego objawienia publicznego. To ostatnie wymaga wiary. To ostatnie, czyli objawienie Boże, wymaga wiary. To musicie przyjąć, że był Pan Jezus na ziemi, to powiedział, to Bóg mówił przez proroków i to nie ma dysputy. W nim bowiem ludzkimi słowami
i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku Chrystusowi. Czy ono na pierwszym miejscu pokazuje Pana Jezusa? Jeśli oddala nas od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem w Ewangelii, a nie poza nią. Drodzy Państwo, tu muszę zawiesić nasze rozważanie, bo mi pokazują, że mam minutkę, więc nie mogę rozgrzewać kolejnych tematów. Jutro to będę kontynuował i dalej Państwu pokazywał, ażebyście zrozumieli, poczuli wartość wiary, ukochali Kościół i ten Kościół bronili. A tych wszystkich wspólnot kawiarnianych, gdzie gadają, a z czego nic nie wynika, o czym Państwo słyszeliście słów papieża Benedykta, żebyście się tym nie przejmowali, a w swoim kościele weszli, wypłynęli na głębie, poznali zasady wiary, zrozumieli zadanie Kościoła, żebyście zrozumieli, że jedynym Kościołem ustanowionym przez Chrystusa jest Kościół katolicki, to wtedy dopiero zrozumiemy, ile to zakus czyni się na Kościół, aby go rozwalić i rozbić. Amen. Amen.